Ratownicy górniczy Polskiej Grupy Górniczej lecą do Turcji pomagać polskim strażakom. Inicjatywa wyszła od samych ratowników. W środę z lotniska w Pyrzowicach wyleciało pierwszych 11 ratowników, 9 górniczych z kopalni węgla kamiennego Wesoła i 2 ratowników medycznych. Żaden z nas tutaj nie miał, jeżeli chodzi o taki rozmiar. Bo tak samo wszyscy tu chłopaki, co pracowaliśmy na covidowych, na czerwonych strefach, jesteśmy akurat, mówię, w każdej tam obeznani sytuacji, ale tego typu nieszczęścia jeszcze żaden z nas nie brał udziału. Jak przekazali dziś przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, kolejni ratownicy polecą do Turcji w piątek. Łącznie swoją gotowość do pomocy po tragicznych trzęsieniach ziemi wyraziło ponad 50 górników. W tureckiej misji udział wezmą ratownicy górniczy ze wszystkich kopalni należących do spółki. Ratownicy będą dysponować sprzętem, który zabiorą z Polski. Będą mieli oczywiście zapewnione racje żywnościowe, wodę, tak aby mogli na miejscu nieść pomoc. Na miejscu będą współpracować z polskimi strażakami w ramach polskiego kontyngentu po pomocy. Są 2 samoloty, z tego co mi wiadomo, które będą leciały. 1 cargo i 1 pasażerski. Górnicy decydujący się na misję przekonują, że są gotowi na wszystko. W poniedziałek, 6 lutego, do Turcji wylecieli polscy strażacy, którzy do dziś wydobyli z gruzów przynajmniej 10 żywych osób. Łącznie pomaga 76 osób i 8 przeszkolonych psów. Strażacy zabrali 20 ton ciężkiego sprzętu. Ci strażacy, ratownicy przeszukują teren pieszo. Szybko, jeżeli kogoś idzie wyciągnąć z gruzowiska bez użycia sprzętu, to wtedy się strażacy tym zajmują. Równocześnie następuje oznakowanie obiektów, które w pierwszej kolejności będą przeszukiwane i odgruzowane. Do trzęsienia ziemi w Turcji na granicy z Syrią doszło w poniedziałkowy poranek. W ciągu kilku następnych godzin dochodziło do wstrząsów wtórnych, a dziś bilans ofiar wynosi blisko 11 tysięcy. Smog nie straszy już tak często jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal jest to duży problem. W ostatnich dniach w wielu miejscach w województwie śląskim przekroczony został poziom informowania o stężeniu pyłu PM10 w powietrzu. Jak jednak przekonują w miastach, w poprzednich latach bywało znacznie gorzej. Statystyki średnioroczne dotyczące stężenia pyłu PM10 pokazuje, że jest lepiej. W 2022 rok to było 28,5. Ten wskaźnik pokazywał dla porównania 2021 rok to było 31, czy też 2010 rok to było 52, więc to rzeczywiście pokazuje, że to stężenie jest niższe każdego roku i to jest, uważamy, między innymi efekt miejskiego programu dotacji. Katowice na dopłaty do wymiany źródeł ciepła u mieszkańców wydają najwięcej w regionie. Pokrywają 80% inwestycji do kwoty 10 tysięcy złotych. Mimo, że inne miasta wydają mniej, to też obserwują spadek liczby dni smogowych. Na przykład w Sosnowcu od miasta można uzyskać 4 tysiące złotych dofinansowania. Tu nadal jest wiele do zrobienia. Pomogły deklaracje, które mieszkańcy składali, aby uzyskać dodatek węglowy. I tutaj rzeczywiście się, można powiedzieć, odkryli. Szacujemy, że przed nami jeszcze wymiana około 6 tysięcy palenisk, także jesteśmy w połowie tej drogi. Z jednej strony poprawa jakości powietrza jest związana z uchwałą antysmogową, której zapisy eliminują najstarsze piece. Jednak jak pokazują takie dni jak dzisiaj, nie wszystko jest zasługą samorządów. Jest też drugi powód tego, że się poprawia. Zimy są jednak coraz bardziej łagodne i efekt tych zmian klimatycznych jest taki, że jest cieplej i poprawia się nawet w tych miejscowościach, gdzie samorządy niewiele robią i niezbyt się przykładają do walki ze smogiem, ale mimo wszystko jest tam nawet jakiś nieduży postęp. Tego postępu nie będzie jednak widać w kolejnych dniach. Jak informuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach, w czwartek prognozowana jest zła jakość powietrza, co będzie odczuwalne szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych. Minął tydzień od pożaru w tej kamienicy w Zabrzu. Od 1 lutego wciąż trwają tu prace. A mieszkańcy zabierają wszystko, co się da. Złapałam tylko torebkę i wyszliśmy z mieszkania. No nic, wszystko zostało. Bo to nie ma czasu. Człowiek się nie zastanawia, człowiek jest w takiej panice, że po prostu ja stanęłam w miejscu i nie wiedziałam, co ja mam robić.
Ale zostało i jest w jakimś stanie takim, że faktycznie będzie można część tych rzeczy waszych wykorzystać jeszcze później? No tak? Meble są zalane, no bo wszystko stało w wodzie, no bo jak to się na drugi dzień przyjechaliśmy, to wszystko spływało z góry, no to meble są zalane, no ale udało nam się tam sprzęt jakiś tam uratować. Po pożarze dostaną mieszkanie zastępcze od miasta, ale nie od razu. Jeśli dobrze pójdzie, to w ciągu może 4 tygodni gdzieś. No bo to muszą tam wszystko robić, podłogi, ściany, nie? Bo to tam jest taki, nie wiem kto tam mieszka, ale tam jest takie zniszczone to mieszkanie, zdewastowane. To muszą wszystko wyremontować, jakoś odświeżyć, odnowić. Tak. W budynku mieszkało 7 rodzin, które przez długi czas nie będą mogły tutaj wrócić. Trudno się dziwić, patrząc na zniszczenia, jakie spowodował pożar secesyjnej kamienicy z 1905 roku. Nadzór budowlany wyłączał budynek tymczasowo na okres 3 miesięcy. Będą trwały te prace projektowe, będą trwały prace adaptacyjne, żeby można było przynajmniej uruchomić w tym okresie 3-miesięcznym kondygnacje, które jakby nie zostały zalane, niektóre nie ucierpiały w trakcie pożaru. Być może uda się przywrócić chociażby te lokale użytkowe na parterze. Do momentu naprawy dachu Urząd Miejski w Zabrzu zaproponował tym osobom, które mieszkały w lokalach komunalnych, lokale zastępcze i pomaga w przetransportowaniu rzeczy. Zawsze w sytuacji, w której gmina jest właścicielem części lokali, gmina partycypuje w kosztach wszystkich remontów, czy też chociażby termomodernizacji. Oczywiście mamy też programy miejskie dedykowane budynkom zabytkowym. Kamienica pod Orłem niewątpliwie jest takim reprezentacyjnym budynkiem. Na razie nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądało to wsparcie w przywróceniu budynku do użytku. Dlatego mieszkańcy nie czekają i sami się mobilizują. Powstała zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych rodzin, które na nowo muszą poukładać sobie życie. Kolejne podejście metropolii do budowy spalarni odpadów. W środę miała zostać przegłosowana uchwała w sprawie dotacji dla gmin, które chcą utworzyć tak zwaną grupę zakupową. Jej celem ma być przygotowanie całego procesu i docelowo budowa spalarni. Zainteresowanych było 15 gmin, ale ostatecznie głosowanie nad uchwałą wycofano z porządku obrad. Powód? Chcą dołączyć kolejne miejscowości. Ja dzisiaj nie potrafię powiedzieć, ile to będzie. Czy to będzie 25, 26, 30 gmin. My mamy w najbliższym czasie organizujemy spotkanie, gdzie już ostatecznie chcielibyśmy zamknąć ten temat tego porozumienia, które dotyczy całej sfery przygotowawczej tej inwestycji. Temat budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów pojawia się od wielu lat. Pierwotnie miała to być jedna spalarnia, teraz mówi się o kilku, nawet 6. Na razie nie wiadomo, gdzie ewentualnie miałyby zostać wybudowane, ale nie każde miasto jest zainteresowane uczestnictwem w grupie zakupowej, przynajmniej na razie. Akurat na terenie naszej gminy jest zainteresowanie podmiotów zewnętrznych ewentualną budową termicznej utylizacji odpadów, więc dlatego jako gmina nie chcemy tutaj jak gdyby ingerować w rynek, można by powiedzieć. Są gminy, które gdzieś tam nie mają takich możliwości. Możliwości mają na przykład Gliwice, w których miejscowy PEC zamierza wybudować swój park zielonej energii, czyli instalację termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem ciepła. Jako jedyny w metropolii konsekwentnie się do tego przygotowuje. Pozyskaliśmy już decyzję środowiskową ostateczną na budowę. Rozstrzygnęliśmy przetarg dosłownie na dniach na pozwolenie na budowę Parku Zielonej Energii, więc mamy wykonawcę. I zostały złożone wnioski o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Współpracą z nami zainteresowane są gminy powiatu gliwickiego, bo też chcą korzystać z tej instalacji. W związku z tym zawnioskowaliśmy do GZM-u również o pomoc finansową, adekwatną do tego, jak ją otrzymują, czy mają otrzymać inne gminy. Kolejne podejście do rozdysponowania pieniędzy z budżetu GZM i utworzenie grupy zakupowej odbędzie się najprawdopodobniej w marcu, podczas najbliższej sesji zgromadzenia GZM. W ciągu 3 lat wybrany przez gminy i metropolię partner miałby przygotować cały proces inwestycyjny, między innymi od wyboru technologii po oszacowanie kosztów i wskazanie lokalizacji. Pseudokibice ruchu Chorzów usłyszeli dziś prawomocne wyroki w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd apelacyjny w Katowicach niemal w całości utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Spośród 15 oskarżonych na sali sądowej pojawiło się zaledwie 3. Po usłyszeniu wyroków nie kryli zdenerwowania. No teraz to jest etap, kiedy sąd przemawia. Ja bym chciał ogłosić sam. Jeśli taka jest pana wola, to proszę. Tak, no, bo rozumiem dobrze, że pan sąd utrzymał, tak? Cały wyrok tak jak był, tak? Generalnie tak. To nie jest w ogóle...
ogóle to jest w ogóle Polska, nie Białoruś, to jest gorzej niż w Białorusi. Oskarżeni w latach 2004-2010 brali udział w licznych włamaniach, rozbojach, ustawkach i bójkach na terenie całej Polski. Najwyższy wyrok usłyszał lider Psychofans Maciej M., pseudonim Maślak, który w więzieniu spędzi 15 lat. Z kolei na 14 lat za kraty trafi Łukasz L., pseudonim Laki. Istotą więc w tej sprawie była właśnie ocena wiarygodności zeznających w tej sprawie tak zwanych małych świadków koronnych. I tutaj należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że bardzo ważnym czynnikiem jest to, że tych osób w niniejszym postępowaniu było aż 3. Nie było tak, jak starali się przedstawiać oskarżeni, że na podstawie zeznań jednego kryminalisty czy dwóch kryminalistów, tak to określali, zostali bezprawnie i bezpodstawnie pomówieni o popełnienie przestępstw. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. W sprawie pseudokibiców Psychofans toczy się jeszcze jedno odrębne postępowanie, w którym oskarżeni odpowiadają m.in. za zabójstwo lidera bojówki Górnika Zabrze.